Jestem nikim. Przechodzę.
Panie Boże, Ty trzymasz w rękach cały świat. Bo tak jest. Ty trzymasz w rękach mnie. Bez Ciebie. Bez Ciebie jestem nikim. Let's just worship him. Hallelujah. Hallelujah. Let's just worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, mighty God. You are a mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Beliza ila halaka boso to you. Każdej sekundzie, kiedy jest Brahandali kazike lili, bo się brahandali kazi, brahandali kazi. Hallelujah, Jesus. We adore you, mighty God, because you are a good God. Hey, you are a good God. You are a good God. We thank you, mighty God, for today. We thank you for tomorrow. We thank you, mighty God, for days gone. Thank you, mighty God, for your children that are watching, oh God. Oh, we thank you for their lives, oh mighty God. We thank you for the breath you've given to them. Not because they live too healthy. Not because they live too early. But your grace has kept us. Your grace has kept us, mighty God. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You know, it's okay, you see where you are. Hallelujah, mighty God. We thank you, God. We thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. I want to thank all of you that are watching us today. Dziękuję wam wszystkim, którzy jesteście i oglądacie. I will swap to the microphone. Can you hear us very well? Przełączyliśmy się teraz na inny mikrofon. Czy dobrze nas słychać? Pokażcie, czy dobrze nas słychać. Pokażcie paluszka albo napiszcie, że dobrze jest. Amen. Amen. Alleluja. I'm going to play that song again. Jeszcze raz. Because you can't go wrong worshiping God. Posłuchajcie, mamy tą wersję też w języku polskim, więc niedługo chyba... O, Asia wrote that, now is better. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Niedługo zaśpiewamy ją i u nas. Alaka zibru mahanda leka leke zizi leka labosz. Adoruję Ciebie, mój Boże. Wszechmogący Panie, Ty trzymasz w rękach cały świat. Bez Ciebie jestem nikim. Alleluja. My God, I adore you, you've been so good, I adore you, my God, I adore you, you've been so good, I adore you. So good, I adore you, my God, I adore you, you've been so good.
byłeś tak dla mnie, ty jesteś dla mnie. Aha. You've been so good, yeah. You're a mighty king. You have a word in your hand. Hit us. Without you, me, I am nothing. Mali Calabos. Everlasting King, you've been there for me. I adore you, my God. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja, najprostsze uwielbienie jest piękne. Halleluja. Amen. Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobry. Praise God, praise God. I want to thank all of you that are there today watching us. God bless you. Chcę podziękować wam wszystkim za to, że jesteście. It is always a great pleasure for us to come be a blessing to. Zawsze jest to dla nas wielka przyjemność i wielkie błogosławieństwo usłyszeć. I think we've got a couple of people watching from different places. We've got England. Wiele osób z różnych miejsc oglądają. We've got Nigeria. We have Jest Nigeria, jest Anglia. We have Wawomin. Jest Dorota is there watching from Wawomin. Jest Dorotka. And I think we've got a friend watching from Amsterdam. Jest też przyjaciel z Amsterdamu. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Bóg jest dobry. Amen. Amen. We've got Ursus in the house. Mamy Ursus. We've got a lot of Ursus in the house. We've got Praga. Ursus. Praga is in the house. Szczecin is in the house. God bless you. La Kazinda Libro Malakazataya. This is the fastest growing church in the world. Najszybciej wzrastający kościół na świecie. I am blessed to have the best church in the world. Jestem błogosławiony najwspanialszym kościołem. Even Jurek is watching. Yes, I'm hallelujah. Pala kazika la. The tallest man in the church. Najwyższy człowiek w naszym kościele. Yeah, daddy to this church, Jurek, you know that. Jesteś ojcem w tym kościele. And we are waiting for you to get stronger. I czekamy na twoje wzmocnienie. So they can show us your fatherly love. Żebyś mógł pokazać nam tą ojcowską miłość. We need that. You, Janusz, as well. Ty, Janusz, również. Your years of experience in life. Twoje lata doświadczeń w życiu. Is an advantage. To jest naprawdę, to jest wielka rzecz. That is God's grace upon your life. To jest Boża łaska nad twoim. Do not take it for granted. I nie traktuj tego naprawdę tak po byle jak. Child of God, don't be so spiritual you lose sight of what is standing in front of you. Dziecko Boże, nie bądź aż taki duchowy, aby nie dostrzec tego, co stoi tuż przed tobą. Don't be too spiritual. Nie bądź zbyt duchowy. To ignore the man God has placed in your life or the woman God has placed in your aby life. Aby zignorować mężczyznę czy człowieka, czy kobietę, która jest w twoim życiu.
Hallelujah. Don't be so spiritual. Nie bądź aż taki nadduchowy. Not hug the person that is next to you. To hug. Aby nie móc przytulić kogoś, kto stoi tuż przed tobą. Is it not amazing that men want to go to God? Czy nie jest to niesamowite, że ludzie chcą iść do Boga? While God himself came down to us. Podczas gdy sam Bóg zszedł na dół do nas. I want to say something to you about holiness. Most of us are missing out, yeah? Chcę podzielić się z wami czymś, co dotyczy świętości, co tak naprawdę wiele ludzi nie do końca rozumie. In the Old Testament, actually think in Leviticus, you find out that when someone has got something like leprosy. W Starym Testamencie mamy informację taką, że ktoś, kto miał trąd, kto. It is interpreted as a spiritual condition. Leprosy. Trąd w Starym Testamencie był takim dowodem. Spiritual condition, sickness. Choroby duchowej. So then you're not allowed to have contact with anyone. I taka osoba nie mogła mieć kontaktu z nikim. Musiała być. And usually they have bells tied on their feet when they walk, the sound tak. Be I bardzo, heard. I zwykle też było tak, że taka osoba, aby poinformować innych, aby nie doszło do zakażenia, infekcji, musiała mieć dzwonek. To show that someone sick is coming. Aby pokazać, że halo, ja dzwonię, żeby ostrzec, że nadchodzę, ja chory. And that is what the world do today. I też tak robi, czy działa świat dzisiaj. They want to highlight your sickness. Oni chcą, żebyś ty informował o swojej chorobie. Yeah, the world want to show your weakness. Świat chce pokazywać twoją chorobę. Even in the church. Nawet w kościele. They put a spiritual bell on you. Wkładają na ciebie taki duchowy dzwonek. They put a spiritual bell on you. Taki duchowy dzwonek wkładają na was. A gossip bell on your name. Taki dzwonek obgadywania cię. She did this and then she did that. Ona zrobiła to. Even in the church. On zrobił tamto. Nawet w kościele. That's a spiritual bell, isn't it? Dzwonek duchowy. Just let the world know your sickness is a good one. O twojej chorobie. Świecie, uważajcie, tu dzwonię, bo to jest ten ktoś zainfekowany. That's what they do. They put a spiritual noise on you, sort of. To jest taki duchowy dźwięk ostrzegawczy. Just to show your weakness. Który ma ostrzegać o twojej chorobie. And guess what? When you touch, I love this message. When you touch someone who's got leprosy or someone who is a woman who is bleeding. I mało tego, wówczas było tak, że kiedy, jeżeli dotknęło się osobę, która miała trąd, albo kobietę, która miała okres, czyli była nieczysta. You can't go to the temple anymore. You can't go to church. Taka osoba nie mogła wejść do świątyni, nie mogła iść do kościoła. Because you are contaminated. Dlatego, że była zakażona. So watch this. So the one who put bell on your feet to show when you are coming that you're sick. Świat włoży na ciebie taki dzwonek, taki dzwon, żebyś ostrzegał, kiedy idziesz, to twoje stopy będą dzwoniły, żeby ostrzegać. As if that being leprous is not good enough for you. Mało tego, to jest tak jakby trąd nie był wystarczający. So now they want to tell the world you have that sickness. I teraz trzeba zaanonsować całemu światu, że halo, idzie chory. So they want the world to avoid you. Tak, żeby świat mógł cię unikać. And rightly so, people do that. They avoid people who've got sickness, any kind of spiritual or even physical sickness like lepros. They avoid them. People avoid those that have got that kind of sickness. I jest tak, że ludzie unikają osób, którzy są chorzy, na przykład właśnie mają trąd. But something wonderful happened. Ale stało się coś wspaniałego. I think that was it, that prophet Ezekiel, I'm not pretty sure now. I nie jestem pewien, czy to był prorok Ezekiel. So God showed where. God showed what it is when Jesus came down. Watch this. Kiedy Jezus zszedł. And he got in contact with sick people. I nawiązał kontakt z chorymi. Watch this. So instead of them being, instead of Jesus being contaminated. To zamiast. Aha. Zamiast Jezus być zainfekowanym, zakażonym. His holiness now moved over to the other person. Zobaczcie, zadziałało to w drugą stronę. Jego świętość
przeszła na tą stronę zainfekowaną, chorą. So Jesus now became a practical expression of the revelation. Jesus became the revelation of the Old Testament. Jezus stał się objawieniem w Starym Testamencie. So when he touches a sick person, także kiedy on dotykał chorą osobę, instead of the person to contaminate to zamiast Jesus, chora osoba czy choroba ta zainfekować Jezusa, the person receives healing. Ta osoba schorowana otrzymywała uzdrowienie. So now God did not avoid us, rather he came down. I zobaczcie, Bóg nie unikał nas schorowanych z dzwonkami u stóp, ale On przyszedł do nas. Actually, Jesus became sin for you and I. Mało tego, sam Jezus stał się grzechem za ciebie, dla He became sin for you and I. Stał się grzechem dla nas. Is it unfortunate then? Is it not sad? Mm-hmm. Czy nie jest to zatem smutne? That Jesus forgave you your sins. Że Jezus wybaczył ci grzechy. Saved you. Zbawił cię. You were not apologetic that you were committing sin. You were not sorry about your actions. Nie było ci wcale przykro za twoje czyny, za te wszystkie grzechy. The Bible declared. Biblia mówi. While we were yet sinners, Christ came and died for the ungodly. Byliśmy grzesznikami, to Jezus przyszedł, umarł za nas, umarł za tych niegodnych. Now you are born again. Teraz jesteś nowonarodzony. You come into the church. Przychodzisz do kościoła. You can even open your heart to hug somebody. I trudno ci jest nawet otworzyć serce, żeby kogoś przytulić. You come into the church, you judge people even in your mind. Przychodzisz do kościoła i w swojej głowie. This person is not as holy as I am. Nie, ta osoba nie jest aż tak święta jak ja. This one is not holy. Ta jest święta, a ta nie jest święta. But the man who is actually holiness himself. Ale człowiek, który sam jest świętością. Came down. Zszedł na dół. Came down and reached out to you and I. I dosięgnął, dotarł do ciebie, dotarł do mnie. Hallelujah. Alleluja. Child of God. Dziecko Boże. Don't be too holy. Nie bądź zbyt nadświęte. To the point of spiritual blindness. Święte do takiego punktu, że ta świętość cię wręcz oślepi. Then you've become like the Pharisees and the Sadducees. Staniesz się wtedy jak faryzeusz. I want to encourage you. Zachęcam was. To learn to reach out to people in love. Abyście nauczyli się jak w miłości. Hallelujah. Dochodzić do ludzi. Learn to reach out to people in love. Jak dosięgać ludzi, dotykać ich, ale w miłości. That is how we look like our Father. Bo wtedy właśnie będziemy wyglądać jak nasz There is only one person. Jest tylko jedna osoba. Who has the right to judge? Not actually judge. There's only one who has the right of condemnation. Jest tylko jedna osoba, która ma prawo potępienia. Two. Dwie. Your conscience. Twoje. Your conscience. Twoje sumienie. And then there's a man whose job is to condemn all the time. I ten, którego codzienną pracą jest oskarżać. His name is called the Satan. Jego imię to szatan. Praise God. Chwalmy Boga. But that's not what I want to talk to you about today. Ale nie o tym dzisiaj chciałam mówić. Today I want to talk to you about something that's very different from this, but it's connected. Maybe we change so I will have more space. Yeah. Well, praise God. All right. We're gonna swap now. Zamienimy się, bo po tej stronie będę miała więcej miejsca z malutką. Hallelujah. Alleluja. Amen. Barbara is watching. Hello, Barbara. My God. You've been so good.
kochamy Boga. Children of God, listen to this. Dzieci Boże, posłuchajcie. If you are watching us and it's the first time, it's Pastor James. Jeżeli oglądacie nas pierwszy raz, to Pastor James. And John James from Warsaw, Poland, where Jesus pastored it right there. Z Warszawy, z Polski, gdzie? Where Jesus lives. Where Jesus lives. Aleluja, gdzie Jezus żyje. The hope of Christianity. Nadzieja chrześcijaństwa. In Europe. W Europie. Is Poland. Nadzieją chrześcijaństwa dla Europy jest Polska. Dlatego, że siła chrześcijaństwa to Polska. And I pray that all the Christians, all the pastors in, in Warsaw in particular, in Poland will learn to get their heart together. I mam nadzieję, and function together as a family. That's how we're going to take over. Znajdą w swoim sercu i wzbudzą to, to aby zjednoczyć się razem. Thank you so much today. We missed you, Ula. You were absent today. We missed you, Caroline. Uleńko, brakowało nam dzisiaj ciebie, Karolka. Receive your healing in the name of Jesus. Przyjmij swoje uzdrowienie. Your body is the temple of the Lord. Twoje ciało jest świątynią Pana. Your body is, your life has been sealed the Holy Ghost. Twoje życie jest zapieczętowane Duchem Świętym, Ulu. The devil has no hold over you. I diabeł nie ma żadnej mocy, żeby cię trzymać. Receive your healing in Jesus' name. Przyjmij swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa. You are child of the kingdom. Jesteś dzieckiem królestwa. You are blessed. Jesteś błogosławiona. Abundantly blessed. Jesteś błogosławiona obficie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Caroline, send from here. I'm wishing you something you love from here. Karolcia, tobie też wysyłamy miłość. We believe you and your family are in great health. I wierzymy, że ty i cała twoja rodzina żyje się dobrym zdrowiem. Hallelujah. I want to give you a short key for 2020 that we're in already. Chcę wam dać kolejny klucz na rok 2020. Praise God. Panu 2020. Rok key. 2020 klucz. Now, I'm going to give you a little story, a background of the story I want to share. Przeczytam wam pewną historię. That you're going to find in the book of John, Gospel of John, chapter 5. Będziemy to w Ewangelii Jana, rozdział 5. Hallelujah. Leka zibro anda leka leka zizente leka labush. La imahi la kazi kalebro anda li kazi zibro anda luko zitaye. Hallelujah, Jesus. Bale kalizi. Brahma le kazi imahala kabu. Did I say chapter 5? Yes. Alright. Ewangelia Jana, rozdział 5. John 5. Rozdział 5. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank all of you today. Today we realize that Jesus actually was a suspect to his own mother case. Dzisiaj usłyszeliśmy i dowiedzieliśmy się, że Jezus był głównym podejrzanym w sprawie swojej śmierci. So the evidence suggests that Jesus is the primary suspect. Tak naprawdę wszystkie dowody świadczyły właśnie ku temu, że on był głównym podejrzanym. When someone dies, you have to ask a question: do they have reason to take their own life? Kiedy ktoś umiera, to trzeba sobie zadać pytanie: czy ten ktoś miał powód, żeby odebrać sobie życie? So we go into investigation. Dlatego wtedy zaczyna się śledztwo. We ask neighbors. Zaczynamy pytać sąsiadów. We go to the place of work. Idziemy do miejsca pracy takiej osoby. Check his words. Sprawdzamy to see if, słowa. Check if he left some sign through his expressions. Może taki człowiek zostawił jakieś ślady przez to, jak się wyrażał. And we didn't search too long. I nie szukaliśmy za długo. We didn't search too long. We found out that Jesus. Zauważyliśmy, że Jezus. Not only set himself up to be killed. On sam przygotował się na to, aby być zabity. So Jesus actually presented himself to be killed. Więc tak naprawdę Jezus sam przedstawił się w tej sprawie zabójstwa. Because we saw that in Gospel of John chapter 10 verse 18. Widzieliśmy to w Ewangelii Jana 10:18. He began to boast. On zaczął się z tym obnosić. No one can kill me. Mówił, nikt mnie nie zabije. So that alone eliminates every other suspect. Więc samo to wykluczyło innych podejrzanych. No one can kill me. Powiedział, nikt mi inny Jesus nie może zabić. Jezus to powiedział. So when he said that, that eliminates every other suspect. Kiedy to powiedział, to wykluczyło to innych podejrzanych. No one. Nikt. So what we're gonna think now is he any kind of indirect hit on him, like you send somebody else to, through a vehicle or missile or można by się teraz zastanowić or set up the dog to bite him to death. Więc jak to się stało, to jak on to przygotował i zaplanował wszystko? Czy napuścił na siebie psy, żeby go pogryzły, czy może ciężarówkę, żeby go potrąciła?
But find out that's nothing like that. Ale zauważono, że to nie tak. We're still trying to dig deeper, then you'll find out something else about Jesus. I kiedy zaczniemy głębiej się wkopywać, to zobaczymy rzecz o Jezusie. And that actually concluded the case for us. I to tak naprawdę zamknęło sprawę śledztwa. Jesus said, Jezus powiedział, I laid down my life. Ja oddaję swoje życie. I laid down my life. Ja oddaję swoje no życie. One. Nikt. It was his choice. To był jego wybór. To lay it down. Aby oddać swoje życie. So when we saw that situation, i kiedy my zobaczyliśmy tą sytuację, for us to present that before the judge, aby przedstawić ją w sądzie, przed sędzią, there must be that a motive. To musiał być motyw. There must be a motive for him to do a thing like to get take his own life. Musiał mieć motyw, żeby odebrać sobie życie. So begin to look into his life. On zaczął przyglądając się bliżej jego życiu. His contacts. Jego kontaktom. His thoughts. Jego myślom. His purpose in life. Jego celu w życiu. We find out this guy has lots of people. Zauważyliśmy, his children, że on miał wielu ludzi, wiele dzieci, którzy nie wiedzieli. And he had huge plan for them. A on w tym wszystkim miał swój ukryty plan właśnie dla tych dzieci. He had huge wealth for them. Miał dla nich wielkie bogactwo. And this wealth cannot come into effect until his death. I to bogactwo nie mogło przyjść do nas inaczej jak dopiero po jego śmierci. How do we know that? Skąd o tym wiemy? When he was on earth. Kiedy był na ziemi. He kept saying things about a kingdom. To on ciągle mówił o królestwie. That is a kingdom. Że jest królestwo. Even though I'm here, but I'm not part of this place. Nawet jeżeli jestem tutaj, to nie jestem częścią tego świata. So he kept saying things about a kingdom. On mówił o królestwie. Actually, he said that I'm not from here. On powiedział otwarcie, ja nie jestem stąd. And there is a reference in the Bible. Jest taki werset w Biblii, that says a will is not completed until the testator of the will dies. Który mówi, że testament, ostatnia wola, nie może być wejść w życie, dopóty ten, który ją spisuje, jest przy życiu. So he says to them, I'm going to prepare a place for you, my children. I on powiedział, ja przygotuję dla was miejsce, moje dzieci. A place you're going to end up in. Miejsce, które będzie waszym miejscem docelowym. But there is things that I have in me I cannot give to you until I move. Ale są rzeczy, które mam w sobie, których nie mogę wam dać do póki aż stąd odejdę. In my will, I've got a friend called the Holy Ghost. W moim testamencie, w mojej ostatniej woli, jest Duch Święty, którego ja zapisuję. He knows all things. On wie wszystko. And when I leave, kiedy ja odejdę, he's going to come to give you to make you know all things. To on sprawi, że wy przyjmiecie, że wy otrzymacie wszystko. So I have to leave. Dlatego ja muszę odejść. For him to come and release everything to you. Po to, aby on mógł przyjść i uwolnić na was wszystko. So we looked at all these things. Popatrzyliśmy na to wszystko. We found that is an inheritance for his children. I zauważyliśmy, że jest dziedzictwo, które on miał dla swoich dzieci. And the only way for his children to inherit this inheritance, sposób, he has to die. Aby jego dzieci mogły to dziedzictwo otrzymać, to jego śmierć. When we presented this case to the judge, i kiedy przedstawiliśmy tę sprawę przed sędzią, he found Jesus guilty. To sędzia powiedział, tak, Jezus jest winny. The question then is this. Pytanie jest takie. Are we still entitled to the things he left? Czy nadal my mamy tytuł do tego, możemy przyjąć to, co on dla nas zostawił? I don't know about you. Nie wiem, jak to jest z wami. For me and my family, ale dla mnie i mojej rodziny. I'm entitled to everything Jesus left for me. Ja kwalifikuję się do tego, co Jezus dla mnie zostawił. I'm entitled to everything Jesus left for me. Do wszystkiego tego, co Jezus zostawił dla mnie. He gave his own life for me. On oddał swoje własne życie He didn't hide za mnie. It. He didn't hide it. On tego nie ukrywa. He voiced it out. On powiedział to otwarcie. I'm giving my life down for my children. Ja oddaję swoje życie Because za moje I've got dzieci. Lots of possessions. Ponieważ mam wiele bogactw, And he put wiele it this, rzeczy. He put it this way. Powiedział Eyes have not seen it. Powiedział, oczy tego nie widziały. Ear has not heard it. Uszy nie słyszały. It has not even entered into your heart. I nawet nie weszło to do twojego But serca. God has revealed it to us. Ale
Bóg nam to pokazał przez swojego ducha, that was released after he left. Który został uwolniony po tym, jak on odszedł. That is why we are confident. Dlatego mamy pewność. That is why we have confidence. Dlatego mamy pewność, that all things, że wszystko work for our good. Działa dla naszego dobra. The will has been written. Testament został napisany. The testator has gone. Ten, który go spisywał, już go nie ma. Odszedł. It's now for us to go and possess our possession. I teraz jest naszym zadaniem iść i otrzymać to, co w tym testamencie jest zapisane. The kingdom of God. Królestwo Boga. Righteousness. Bogactwo. Peace. Pokój. Joy in the Holy Ghost. Radość w Duchu Świętym. These are our possessions. To są nasze bogactwa, nasz majątek. And there is no way you can understand the physical world better. I nie ma możliwości, żeby zrozumieć ten świat fizyczny lepiej. If you don't have this possession God Christ has left for you. Jeżeli nie przyjmiesz tych bogactw, tego majątku, który Chrystus dla ciebie przygotował, example, zapisał. Przykład. Jesus met a man by the pool. Spotkał człowieka przy sadzawce. And asked man a simple question. Mm-hmm. I zadał mu bardzo proste pytanie. Simple question. Proste pytanie. 5:6. Jana 5:6. Jesus asked me a question. Zadał mu pytanie. When Jesus saw the man lying there and learned that he had been in this situation for a long time, he asked him a question. Do you want to get well? Kiedy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas jest w tym stanie, powiedział do niego: czy chcesz być zdrowy? And the man replied. Mężczyzna odpowiedział: I have no one to help me. Nie mam nikogo. Get into the pool. Kto może mi pomóc zbliżyć się do tej wody? I want to give you another key for 2020. I chcę wam dać kolejny klucz na rok 2020. Don't shift blames. Nie obwiniaj, nie przesuwaj tej winy na innych. Don't shift blame to somebody else. Nie zrzucaj winy na innych. Take responsibility. Ponieś odpowiedzialność. When you take responsibility, kiedy bierzesz odpowiedzialność, something opens on inside of you. To coś się w tobie otwiera. When you take responsibility, kiedy bierzesz odpowiedzialność, heaven invades your space. To niebo przybywa w twój obszar, w twoje miejsce. Because when you take responsibility, kiedy podejmujesz odpowiedzialność, you are basically doing one thing. Let me tell you what you're doing. Szczerze mówiąc, tak naprawdę robisz jedną rzecz. Powiem Jesus co. Said, Jezus powiedział. Occupy till I come. Powiedział: okupuj, przejmuj, aż ja przyjdę. Jesus said, occupy till I come. Jezus powiedział: okupuj, przejmuj, aż ja przyjdę. Take responsibility till I come. A to oznacza: bierz odpowiedzialność, aż ja przyjdę. Take responsibility till I come. Bierz odpowiedzialność, aż ja przyjdę. I'm not sent for you to go and preach to somebody else. I ja nie mówię, że masz iść i głosić komuś innemu. Or to judge another person. Albo oskarżać, osądzać inną osobę. Take possession of your life. Najpierw przejmij swoje życie. Occupy yourself until he comes. Okupuj siebie, aż on przyjdzie. Take responsibility. Ponieś odpowiedzialność. You know why? Wiesz dlaczego? Not because you can. I nie dlatego, że nie możesz. But you have someone on the inside of you. Ale dlatego, że masz w sobie kogoś. Christ in you. Chrystus w tobie. The hope of glory. Nadzieja chwały. You have someone who can. Masz kogoś, kto może. And not only can, he is willing to do it. I nie tylko dlatego, że on może, ale dlatego, że on chce. And when you don't malika basi alakasi kalashata yeyeyeye. Listen. Posłuchaj. People have the mistake of thinking a pastor's life is perfect. Ludzie popełniają pewien błąd, myśląc czy wierząc, że życie pastora jest doskonałe. Whatever I'm telling you, you have to live by that as well. Cokolwiek ja wam mówię, ja sam muszę tym żyć. You and I need this word. Ty i ja, my potrzebujemy tego słowa. I'm not preaching to you. Ja nie głoszę wam. I'm talking to us. Ja mówię do nas. Ty i ja. Nas. My. Nie tylko ty. I wy. My. Do nas też. Wszystkim. Amen. My. Wszystkim. Dla, to słowo I have jest to live by dla this wszystkich. Word. Ja muszę żyć takim słowem. I've got three children. Mam trójkę dzieci. Mało babies. Maluszków. I've got żona. Mam żonę. Maluszka. Maluszka. Mam maluszka żona.
maluszka żonę. Do you know how hard it is for me? If I want to get something that is somewhere up high in my house, I can't. Because my wife is malutka. Czy wiecie jak, once again? If I want to get something that is high up in, like if I want to get something from that shelf, because it's too tall, I can't. He can't help me. Wiecie jak to jest trudno, kiedy coś mam w szafce gdzieś tam wysoko, wysoko i nie mogę tego dosięgnąć. Moja żona jest krótka, więc mi nie pomoże. You know how hard that is for me? Wiecie jakie to jest trudne? Some of you, that's the kind of problem you have. Niektórzy z was macie właśnie takiego pokroju problemy. He didn't show me love. On mi nie pokazał miłości. She ignored me. Zignorował mnie. Like I don't exist. Bo ja nie istnieję dla niego. He didn't give me buźka. Nie dał mi buźki. That's your problem. Taki problem. Love yourself. Kochaj siebie. Buźka yourself. Kiss yourself. Całuj siebie samego. Go to mirror, until he gets his head right. Idź do lustra i ucałuj siebie samego. Or she gets his head right. Aż twoja głowa przyjmie to w sposób właściwy. So when you take responsibility, kiedy bierzesz odpowiedzialność, you are occupying your own space. To okupujesz swój własny obszar. Then divinity can deal with you. I wtedy boskość może działać. When we boast, kiedy my się obnosimy, we boast in the Lord. To obnośmy się w Panu. Our boasting is not physical. Nasze obnoszenie nie ma być fizyczne. It's not as though I've got someone behind telling me, okay, James, you do this, you do that. I to nie jest tak, że ja mam kogoś za plecami, kto mi mówi, James, zrób tak, zrób tak. I depend on the inspiration of the Holy Ghost. Ja polegam na inspiracji Ducha Świętego. 100%. Amen. 100%. I have to. Muszę. Have no choice. Nie mam wyjścia. So this man began to give excuse. I ten człowiek zaczął dawać. Zaczął mieć wymówki. I have no one. Nie mam nikogo. To help me. Kto mi może pomóc? Oh, my husband is not helping me. Mój mąż mi nie pomaga. My wife is not helping me. Moja żona mi nie pomaga. My church members are not helping me. Och, w kościele ludzie mi nie pomagają. Oh, my life would be better if. Moje życie byłoby lepsze gdyby. I would have done this, but. Zrobiłbym tak, ale. Somebody in that church doesn't like me. Ktoś w kościele mnie nie lubi. I would have been better, but the choir. Byłbym lepszy, ale chór. I would have loved God more, but the pastor. Ja kochałbym Boga bardziej, ale ten pastor. Excuses. Wymów. Oh, it's the weather. I ta pogoda. My child is this because the weather is. Moje dziecko jest takie, bo pogoda dzisiaj. It's the fault of the teachers, not my child. Ale to wina nauczycieli, a moje nie mojego dziecka. Because you don't take responsibility. Nie chcesz wziąć odpowiedzialności. Your child is innocent. Twoje dziecko jest niewinne. Meanwhile, your child is a big terror to his mates in school. Chociaż prawda jest taka, że twoje dziecko jest terrorystą w szkole. And threatening himself as well. Terrorystą dla siebie samego. Abusing to the teachers. I obraża nauczycieli. But then you want to protect your child, isn't Ale it? Ponieważ ty chronisz dziecko, because to znajdziesz każdą wymówkę. Because you don't want to take responsibility. Dlatego, że nie chcesz wziąć odpowiedzialności. If you don't change that mind, then she or he or she is going to grow. Nie zmienisz takiego nastawienia, to zanim takie dziecko urośnie, and it's going to have a very difficult future. Będzie miało bardzo trudną przyszłość. Now is the time for you to function, to act. Teraz to jest czas, aby funkcjonować i zmieniać. Time for you to take responsibility. Czas, abyś przejął odpowiedzialność. So one is to take responsibility. Jedna rzecz zatem to jest odpowiedzialność. When you, like I said, when you take responsibility. I tak jak mówię, kiedy przejmujesz odpowiedzialność. Naturally, not spiritually, naturally. To naturalnie. Your mind opens up. W sposób naturalny twój umysł się otworzy na możliwości. Then spiritually. A druga część, duchowo. Divinity invades kala ze ibruma ala kazenta. Boskość. Divinity invades your space. Boskość wypełni twój obszar. I'm emotional. Jestem emocjonalny. But not when it comes to handling my kids and my family. Ale kiedy chodzi o moje dzieci, moją rodzinę. Principles first before emotion. To mam jedną zasadę. Zasady przed emocjami. Never allow principles. Nigdy nie poświęcaj. Never sacrifice principles and logic. Nigdy nie poświęcaj zasad ani logiki over emotion.
emocją. Never sacrifice logic and principle over emotion. Nigdy nie poświęcaj zasad. Your God is not emotional. Twój Bóg nie jest emocjonalny. If God was emotional, Christianity wouldn't be the way it is. To chrześcijaństwo nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Christianity isn't emotional. Chrześcijaństwo nie jest emocjonalne. It's a principle. Chrześcijaństwo to zasada. That had nothing to do with the emotions of Christ. Które nie mają Jesus, nic wspólnego z emocjami Jezusa. For God so loved the world. Bóg tak ukochał świat. He sacrificed a principle, his only begotten son. Że ofiarował zasady własnego syna. Principle. Zasady. It's about emotion. Tu nie chodzi o emocje. The young man, the innocent man Jesus was on the cross. Ten niewinny człowiek Jezus był na krzyżu. Before he went to the cross. Zanim poszedł na krzyż. He screamed. On zapłakał. Father, take this cup away from me. Odbierz ode mnie ten kielich. Take this cup away from me. Odbierz ode mnie ten kielich. Take this cup away from me. Odbierz ode mnie ten emotion. Kielich. Emocje. Principle says. Zasady mówią. This cup ain't going nowhere. This cup is not moving. Ten kielich, on nigdzie nie pójdzie. You are going to drink sobie of this cup. Będziesz pił z tego kielicha. Listen to this. Posłuchajcie. Christianity is foolishness to those that are perishing. Chrześcijaństwo jest głupotą dla tych, którzy cierpią. Christianity is foolishness. Chrześcijaństwo. To those that are perishing. Jest głupotą dla tych, którzy never you allow principles and logic. Z powodu braku wiedzy nigdy nie pozwól, aby to be knocked over by your emotions. Never allow. Allow principles and logic. Nigdy nie pozwól zasadom i logice to be knocked out. Aby były wykopane przez twoje emocje. Jesus asked this man a question. Twoimi emocjami. Jezus zadał pytanie. He brought emotions into it. Włożył w to emocje. Do you want to be, come on, please. Tak albo nie. Do you want to be healed? Pytanie jest tak proste, że wymaga jednej odpowiedzi. Tak most of you. Czy chcesz być in the church. Wielu z was w kościele. Instead of standing as a soldier before God. Zamiast ustać przed Bogiem jak żołnierz. Declaring things. I deklarować rzeczy. Confessing his word. Wyznawać jego słowem. You are in your head complaining to God. To ty w swoim umyśle narzekasz przed Bogiem. Why am I the way that I am? Dlaczego taki jestem? Why nobody loves me? Dlaczego mnie nikt nie kocha? Why nobody sees me? Dlaczego nikt mnie nie widzi? Why nobody wants to be with me? Dlaczego nikt nie chce być ze mną? You still asking question. I ciągle zadajesz pytanie. When you are ready, a kiedy jesteś gotowy, you go before God. To wtedy dopiero I say, Father, in the name of Jesus, Ojcze w imieniu I am Jezusa, a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. You give your life for me. Oddałeś swoje życie. No weapon formed against me will ever prosper. Za mnie i żadna broń ukuta przeciwko mnie nie zadziała. Jestem dzieckiem all things work for my good. Wszystko działa dla mojego dobra. Romans 8:28. Rzymian 8:28. Is permanently at work in my members. Stale działa. My steps are ordered by the Lord. Moje kroki są kierowane przez Pana. All my steps are ordered by the Lord. Wszystkie moje kroki kierowane I'm a child of love. Jestem dzieckiem miłości. I have love on the inside of me. I mam w sobie miłość. Unconditional love. Miłość bezwarunkowa. Everything was made for my sake. Wszystko zostało uczynione dla mojego dobra. This is my world. To jest mój świat. I am fearfully and wonderfully made. Jestem cudownie, wspaniale stworzony. I am fearfully and wonderfully made. Jestem cudownie, wspaniale stworzony. I have a command over my life. I mam rozkaz w moim życiu. James, be fruitful and multiply. James, wydawaj owoce. Be fruitful and multiply. Bądź produktywny i wydawaj owoce, pomnażaj. Be fruitful and multiply. Wydawaj owoce i pomnażaj. That's what I have. Właśnie to mam. I have no choice but to multiply. Nie mam innego wyjścia, ale pomnażaj. I have no choice but to increase. Nie mam innego wyjścia, ale zwiększać, wzrastać. I am love. Jestem miłością. I'm attractive to love. Jestem atrakcyjny miłością. The love of Christ in me pulls people to me. Miłość Chrystusa we mnie przyciąga ludzi. You keep confessing these words to yourself. I wyznawaj takie słowa dla siebie. I have no one to help me, you know, nobody loves me. Nie mam nikogo, kto mi może pomóc. Nikt mnie nie kocha. What difference does it make if the whole world love you and they can't help you? A jaki jest sens? Czy robi różnicę to, że
Cały świat Cię nie kocha, ale i tak Ci nie może pomóc. I've got 30 people watching this. Mam 30 osób, którzy oglądają. I want to have 30 shares by God's grace. I dzięki Bożej łasce chciałbym, żeby było 30 udostępnień. Click on your share. Kliknij na udostępnij. Somebody needs to be blessed. Ktoś musi być błogosławiony. Somebody needs to have the key for 2020. Ktoś musi mieć klucz na 2020. We receive, Lord. Przyjmujemy, Panie. We receive, Lord. Przyjmujemy, Panie. Dziękuję. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jezu. Okay? So that's one thing. Don't pass blame. To jest jedna rzecz. Nie zrzucaj winy. Take responsibility. Przejmij odpowiedzialność. So you can take possession of your life. Abyś mógł objąć pozycję w swoim życiu. Take possession of occupy your life. Abyś mógł okupować, przejąć Be swoje in charge życie. Of your life. Abyś mógł objąć w kontrolę swoje życie. For it is your life. Bo to jest twoje życie. You are in charge of it. To ty zajmujesz się tym. Because when you take charge of your life. Kiedy ty zaczynasz zajmować się swoim życiem. Divinity opens up to you. To boskość otwiera się dla ciebie. Next thing this year, next key. Następny klucz. This man. Ten człowiek. Let me give you the key. Dam wam klucz. The key is this. Taki jest ten klucz. Ask God. You must have discernment this year. Being able to identify where you are, who you are, like he didn't understand with Jesus right in front of him. Being able to discern. Mm-hmm. Musisz or w tym roku. I don't even know perceive. Mm-hmm. Okay. Musisz w tym roku nabyć zdolność wyczuwania. You need to be able to perceive your environment and the persons around you. Wyczuwania swojego środowiska i osób, które są wokół ciebie. You have to. Musisz. Be able to perceive your environment. Musisz być w stanie wyczuć swoje środowisko. And the person in front of you. I osoby, które stoją tuż przed tobą. Watch this. Popatrzcie. Colossians chapter 2 verse 9. Could you get that one read for them? New Testament, Colossians chapter 2 verse 9. Kolosan 2:9. Colossians chapter 2 verse 9. Is that a question from Christian? Yaki? Which man can give you the key? Hallelujah. Colossians 2:9. Mm-hmm. Bo w nim zamieszkuje cała pełnia bóstwa. Amen. What did he say? In him is the whole fullness of Godhead bodily. Yes. Thank you. That's a question there, who can give you the key? Jest pytanie, kto może dać ci klucz? The key has been given to you already. Ten klucz już ci został dany. I want to understand that Christian asked the question to help some people. Rozumiem, że Christian zadał pytanie, żeby pomóc ludziom. Christ is the key. Chrystus jest kluczem. I'm talking to those of you that actually are functioning in the body of Christ already. Ja mówię w tej chwili do tych, którzy już funkcjonują w ciele Chrystusa. Because the key has been given to you yourself. Klucz został ci już dany. If I give you a key, gdybym dał ci klucz, and you don't understand the key that I give to you, a ty nie miałbyś pojęcia o tym kluczu, you'll still be like that man. To dalej byłbyś jak ten człowiek przesadzawca. I give you a key to the car. Daję ci klucz do auta. I can complain. A ty I don't mógłbyś have the key. Narzekać, że nie masz klucza. How do I know that with this man? A jak, skąd wiem o tym, jak to było z tym człowiekiem? Colossians 2 verse 9 says. Kolosan 2:9 mówi. For in Christ bo w dwells the fullness of Godhead bodily. Zamieszkuje pełnia bóstwa. In Christ w Chrystusie dwells the completeness of divinity. Jest pełnia, kompletność boskości. So this man was trying to go to a place where a little angel just touched. Ten człowiek z sadzawki próbuje dojść do miejsca, które tak naprawdę było dotknięte przez anioła. Meanwhile, he's standing right in front of him. Ale tak naprawdę tuż przed nim is Jesus. Stał
sam Jezus. The author and the finisher of his faith. Autor i ten, który kończy jego wiarę. The man who has been able to heal the sick, raise the dead. Ten, który był w stanie czynić cuda, przywracać ludzi do życia, man, uzdrawiać ich. This man is there. Ale ten człowiek because of his mentality of not being able to occupy his space. I ponieważ on mentalnie nie umie przejąć tego miejsca. And to take responsibility. Przejąć odpowiedzialności. Right, he's passing blame. Ale jest specjalistą w zrzucaniu winy. Passing blame made it impossible for him to see who was right in front of him. To jego skupienie na zrzucaniu winy, na wyszukiwaniu problemu sprawiło, że on nie może dostrzec tego, kto stoi because przed nim. Because once you pass blame, kiedy zrzucasz winę, you freeze your potential. To automatycznie zamrażasz, unicestwiasz swój własny potencjał. So child of God, dlatego dziecko my message for you today, the key I want to give to you today. Ten klucz, który ja chcę wam dzisiaj dać. Do not pass blames. Nie zrzucaj winy. Occupy your space. Przejmuj. Take responsibility. Miejsce. Przejmuj odpowiedzialność. Bierz odpowiedzialność. Take responsibility. Bierz odpowiedzialność. Heaven will respond to you. A niebo ci odpowie. When you take responsibility. Kiedy bierzesz odpowiedzialność. Your eyes are open to your environment. To twoje oczy otwierają się na twoje środowisko. Because you are not blaming anybody. Otoczenie. Dlatego, że przestajesz zrzucać winy. Then you can see the person right in front of you. I wtedy możesz dostrzec osobę, która stoi przed tobą. The man had the fullness of Godhead standing in front of him. Ten człowiek, który stał przed nim, miał pełnię bóstwa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. He was right there having conversation with Trinity. Stał ten pełen bóstwa, stał tuż przed nim. Yet. A mimo because to, he couldn't actually take control his space. Ponieważ ten chory nie był w stanie przejąć kontrolę swojego otoczenia, swojego miejsca, ale specjalizował się w wynajdywaniu win. It's not my fault, it is, nie jest to moja wina. It's the weather. Ale to pogoda. If you remember back in Genesis, nie wiem, czy pamiętacie w Księdze Rodzaju. That was the challenge God had with Adam and Eve. To był też problem Boga z Adamem i Ewą. They start putting blame. Kiedy zaczęli oni zrzucać winę. Have you eaten the fruit I asked not to eat, Adam? Zobaczcie, proste pytanie. Czy jedliście owoc z drzewa zakazanego? I odpowiedź powinna być prosta, tak albo nie. The question wasn't who gave you the food, fruit. Nie ate. Było pytanie nie brzmiało, kto dał wam owoc? Have you eaten the fruit I asked not to? Czy zjedliście owoc? It's not my fault, it's to nie ja, to ona. And the woman now blamed the son. A ona mówi, ale to nie ja, to on. Of course, then he's going to say, God, of course, you made me, it's your fault, you created me. Who? The setup happens. He's going to say, God, it's not my fault, you created wąż, me. Powiedziałby dalej, to nie ja, to ty mnie stworzyłeś. But Jesus. Ale Jezus. Came over. Przyszedł. And he occupied his space. I przejął, objął swoje miejsce. Take responsibility. Wziął odpowiedzialność. Then divinity invaded Jesus. I wtedy boskość napełniła and Jezusa. Empowered him through the Holy Ghost. Umocniła go Duchem Świętym. To deliver humanity. Aby mógł uwolnić ludzkość. And he became sin. On stał się grzechem. So yes, these are my children. I powiedział, tak, to są moje dzieci. For this purpose was I brought into this world. I to właśnie dlatego ja przyszedłem na ten świat. For this purpose was I brought into this world. To właśnie dlatego ja przyszedłem to redeem na ten God's świat, children. Żeby odkupić dzieci Boże. I will do the works of my father, Malika Zizibro, to dzieło mojego ojca. I will do the works of my father. Ja wykonam dzieło mojego ojca. I will forgive ojca. When I'm being disliked. Ja wybaczę, kiedy jestem raniony. I will love when I'm hated. Ja będę kochał, kiedy jestem nienawidzony. I have no excuse. I nie mam wymówki. I can't revenge on you. Ja nie mogę odpłacić tobie. In God's kingdom we don't revenge. Bo w Bożym Królestwie my nie odpłacamy. We show love. My. We show love. We plant love. Miłość. We show love and we plant love. Pokazujemy i siejemy. It is in us. Bo to jest w nas. Because the love of God dlatego, że miłość has been Boża shed abroad in our hearts. Wylewa się, przelewa się hallelujah w nas. Hallelujah. Child of God. Dziecko Boże. You have all it takes to make this year an amazing year for yourself. To ty musisz przejąć ten rok i uczynić go niesamowitym. You have Christ in you. Bo masz Chrystusa the hope w of sobie glory. Chrystusa, nadzieję chwały.
In him dwells the fullness of Godhead physically. W nim, tak jak czytaliśmy, jest cała pełnia bóstwa. Hallelujah. Hallelujah. That's what I have for you today. I właśnie to mam dzisiaj dla ciebie. It's Pastor James from Warsaw, Poland, where Jesus lives, and it's Pastor James and Jonah James. Pastor James i Jonah James z Warszawy, gdzie Jezus żyje. Now, if not share the video. Jeżeli jeszcze nie udostępniliście, please do share the video. To uczyńcie to. To be a blessing to somebody else. Żeby było ono błogosławieństwem if dla kogoś. If you like what you heard. Jeżeli to słowo. Let me tell about a spiritual principle. Powiem wam coś o zasadzie duchowej. Whatever you love. Cokolwiek kochasz. Share. Dziel się tym. That's how to multiply it. Bo wtedy pomnażamy. I've been preaching like there's no tomorrow since I started pastoring in church. Ja odkąd jestem pastorem w kościele, głoszę tak, jakby nie było jutra dla mnie. Yeah, every single Sunday. I mimo to w każdą niedzielę. Every single fellowship. Na każdym naszym spotkaniu. God feeds me. Bóg mnie karmi. God feeds me. Bóg mnie karmi. Because when you empty yourself in God. Dlatego że kiedy robisz się pusty. He will fill you up. Przed Bogiem to on zawsze when cię you napełni. Empty yourself in God. Kiedy ty czynisz siebie pustym, dostępnym dla Boga, to On cię wypełni. So if you're watching this, i dlatego, jeżeli oglądasz and you love what you heard, i podoba hearing, ci się to, co słyszysz, your heart is being blessed by these kiedy messages, twoje serce jest błogosławione tym słowem, click on share. To podziel się tym. Let's have a rejoice on your behalf. Niech niebo raduje się w twoim let's imieniu. Have a rejoice on your behalf. Niech się niebo raduje w twoim imieniu. Just click on share. Yes, what's the prayer request? There was a lady that she asked to pray for her spinal cord. One of the new ladies. This one, Dagmara. No, not this one. This one, Krystyna, for her spinal cord. Krystyna Twardochleb. She asked to pray for healing of her spinal cord. Hallelujah. Krystyna. Krystyna. Okay, I think Krystyna has sent you, I think, his number. Wydaje mi się, że Krystian wysłał ci swój numer. No, Krystian sent her his number. Krystian wysłał tobie swój numer. Already? Już. But we're going to pray for you anyways. Ale pomodlimy się za ciebie. Child of God, listen to me. Dziecko Boże, posłuchaj. When you got born again, kiedy stajesz się nowonarodzony, you got translated into God's kingdom. To jesteś przetłumaczony, jesteś zmieniony względem Bożego Królestwa. That is where you live. I tam żyjesz. In God's kingdom. W Bożym Królestwie. That's where you live. Tam właśnie żyjesz. Our problem is, i nasz problem jest when we begin to use our natural mind trying to interpret the things of God. Kiedy zaczynamy używać naszego ludzkiego umysłu, żeby interpretować Boże rzeczy. Child of God. Dziecko Boże. I call you child of God. Nazywam cię dzieckiem Bożym. God is not physical. Bóg nie jest fizyczny. God is a spirit. Bóg jest duchem. If you're a child of God, jeżeli ty jesteś it is dzieckiem then logical Bożym, that you are a spirit. To logiczne jest, że jesteś duchem. You are a spirit. Jesteś duchem. With a soul. Z duszą. Living in a body. Które mieszkają w ciele. Galatians 5:25 says. Galatów 5:25. Now that you are in the spirit, now you are born again. Teraz, kiedy jesteś nowonarodzony. Walk in the spirit, Malika Zizipromahala Kazataya. I want to say this to you. I chcę wam powiedzieć. Your body belongs to God. Powiedzieć tobie, że twoje ciało należy do Boga. When I pray with my children, with my family. Kiedy ja modlę się z moimi dziećmi, z moją rodziną. I said to them, wife. Sing in the spirit. To zawsze mówię do żony, śpiewaj w duchu. Pray with your spirit. Módlcie się w duchu. Emmanuel Judah, pray with your spirit. Mówię Emmanuel Judah. Krystyna, I want to encourage you tonight. Krystyno, chcę cię zachęcić tego wieczoru. When you talk to God tonight. Kiedy tego wieczoru będziesz rozmawiać z Bogiem. Begin to declare things. Zacznij deklarować rzeczy. To me nothing is impossible, Malika Zizi Bromahala Kazatanie. Wszystko jest możliwe. Nothing is impossible. Nie ma dla mnie nic, co byłoby it's niemożliwe. It's not arrogance. I nie jest to arogancja. I'll be arrogant not to declare what I'm saying. I byłoby dla mnie arogancją mówić arrogant? It would be stupid of me not to say the things that I'm saying. Głupstwem by było dla mnie mówić. Stand. Praise God. Panie Boga. Jezreel. Praise God. Hallelujah. It would be stupid of me. Głupotą byłoby dla mnie. Actually saying for me to declare the things that I'm declaring. Okay. It would be. Byłoby dla mnie. Sinful.
grzechem. For me. Dla mnie. Not to declare the things that I'm declaring. Aby nie deklarować rzeczy, które ja deklaruję. Hallelujah. Hallelujah. Why? Dlaczego? Because I've tested God's word. Dlatego, że ja posmakowałem z Bożego słowa. Christina. Krystyno. Just place your heart on your chest right now. Połóż rękę na swoim sercu. As I pray for you. Kiedy ja modlę się za ciebie. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. I thank you for you a good God. Dziękuję, bo jesteś dobrym Bogiem. And that is not impossible for you to do. Nie ma dla ciebie niczego niemożliwego. Father, in the name that is above every other name. Ojcze, w imieniu, które jest ponad wszelkim imieniem. I thank you for the life of your daughter Christina right Dziękuję now. Dziękuję ci za życie twojej córki Krystyny. And we release healing now. Uwalniam uzdrowienie. We command the spines. Rozkazujemy jej kręgosłupowi. We command the spines. Rozkazuję jej kręgosłupowi. We libro ala kazinta li mahala kazeta yi. I command the spines right now. Ja rozkazuję teraz jej kręgosłupowi. To respond to the word of God. Aby odpowiedziało na słowo Boże. Receive your healing right now. Przyjmij swoje uzdrowienie teraz. In the name of Jesus. Pramale kazika la bahende li kala brosheka yi. Thank you, mighty God. Dziękuję ci, potężny Boże. For I give you praise for this testimony. Ojcze, i oddaję tobie chwałę za to świadectwo. For I give you praise for this testimony. Tobie oddaję chwałę za to świadectwo. In Jesus' mighty name we pray. W imieniu Jezusa modlę się. Hallelujah. 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 That's what I have for you today, children of God. Właśnie to miałem dzisiaj dla was. Jesus loves you. Jezus was kocha. We love you in Imagadim Ministries. I my również kochamy was w naszym kościele Boże Oblicze. Where Jesus is Lord. Gdzie Jezus jest Panem. If you have no place of worship. Jeżeli nie macie miejsca, gdzie możecie uwielbiać. Or you're not functional in your church. Albo nie pełnicie funkcji, nie usługujecie w swoim własnym kościele. Please feel free to come and join us and see what we do. Możecie śmiało przyjść do nas i zobaczyć, co my robimy. And make yourself a functional part of the body of Christ. Stać się funkcjonalnym w ciele Chrystusa. I want to thank all of you. Chcę wam wszystkim podziękować. Love you all, my sons. Janusz, God bless you. Janusz, dziękuję ci. Victor, you're amazing. God bless you, Victor. Niesamowity jesteś. Who are those that I'm able to see there? Darek is there. Monika, Joanna, Monika, and Paul. God bless you. Dagmara. Dagmara. Christian, Listvan. Janusz, praise God for you. Darek is there from Szczecin. Christian also. Praise God. Hallelujah. Brother Frank is right there. He's brat Frank. Hallelujah. Amen. 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 I want to also give praise and I want to give a shout out to Pastor Darlington from Grace England. Witam również i krzyczę z radości, że jest też Pastor Darlington. Don't do that. I want to also give a shout out to my daughter. She's watching as well. Również mojej córce, która ogląda. Behave yourself. I love you, but behave yourself. Praise God. Chwalmy Boga. Amen. Amen. So that's it for now. Please share the video. If not actually share it, please share the video. Jeżeli nie udostępniliście to, zróbcie to. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. I'm watching you. I understand you people. I'm watching Hallelujah. You. So see you next. No, the thing is about the conference. Listen up. Get ready on the third week of March. Trzeci weekend marca. We've got Nie Ugięte Kobiety. Nieugięte kobiety. Less women. Nieugięte kobiety. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Dziękujemy, Panie. Amen. Amen. So let me just give you a little gratis. I teraz tylko malutki gratis. Malutki Amen. Bonus. Amen. Ay, aleluke brumalika zikelelebus. Amen. My God. Krzysiu, you came after Christmas. Krzysiu, ty, która przyjęłaś uzdrowienie, zaśpiewaj na chwałę Pana jakąś pieśń, włóż na swoje usta, dziękując Mu za to uzdrowienie. Alleluja. I adore you, my God. I adore you. You've been so good.
child immediately. I love you, Lord. God bless you. God bless you. We wish you good night. You're a child of God. Walk in the Spirit. And this works. It works. It works. In Jesus' name. Bye. Dobrej nocy. Pa, pa.